Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. To forma zwrócenia uwagi na problem, z którym mieszkańcy Rudy Śląskiej borykają się od dłuższego czasu. Droga dojazdowa do ich osiedla ma pełno dziur. By ktoś nie uszkodził koła, mieszkańcy osobiście ustawili tam pachołki. Kto jest autorem napisu na kartce, nie wiadomo. To jest niebezpieczne. Jak pojedzie auto, wpadnie w dziurę, straci kontrolę, no to wjedzie we mnie na czołówkę. Już kilka razy na Straży Miejskiej są zgłoszenia. Straż Miejska rozkłada ręce, mówi, że nie ma pieniędzy w mieście na nowe, kolorowe pachołki. To pomogliśmy miastu. Mieszkańcy twierdzą, że jedna osoba uszkodziła już w tym miejscu samochód i oddała sprawę do sądu, ale nic nie ugrała, bo jest problem ze wskazaniem właściciela drogi. Miasto uznaje, że droga jest własnością spółki restrukturyzacji kopalń. Kilkukrotnie występowało do niej z żądaniem załatania dziur. Bezskutecznie. Szkoda, że na tych pachołkach nie pojawił się napis dziury wstydu SRK, bo ten odcinek drogi jest w zarządzie spółki restrukturyzacji kopalń. Trwa spór prawny, w czyjej gestii ten odcinek drogi powinien być. On nie ma statusu drogi publicznej, to jest droga wewnętrzna. No i niestety nie jesteśmy w stanie tego sporu rozstrzygnąć. On się ciągnie od wielu lat. Miasto nie chce załatać dziur na własną rękę, bo boi się zarzutu o nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Przyznaje przy tym, że ma wiele podobnych sytuacji. Mieszkańcy chcą wziąć sprawę w swoje ręce. W przyszłym tygodniu zamierzają zorganizować piknik w tym miejscu. W programie jest m.in. konkurs na najlepsze imię dla dziur. Dochód z imprezy ma zostać przeznaczony na załatanie dziur, bo jak mówią, skoro ziemia jest niczyja, to i zgody na łatanie nie potrzeba.